Słuchajcie, kiedy słyszę, jak rodzice mówią do dzieci, jesteś niegrzeczny albo jesteś grzeczny, to się zastanawiam tak, co to tak naprawdę oznacza. To tak, jakbyśmy komuś powiedzieli, jesteś gruby albo jesteś chudy na przykład, albo jesteś niegruby. To znaczy to oprócz łatkowania, to nie niesie ze sobą żadnego komunikatu. No bo jak dziecko powiemy, jesteś niegrzeczny. No to co to znaczy? To przecież dziecko nie wie o co chodzi. Musimy mu powiedzieć po prostu o co chodzi. Na przykład, nie podobało mi się to zachowanie, czy było mi przykro, czy chcę, żebyś to zmienił. Tak samo w drugą stronę, jakoś mówimy: jesteś grzeczny, albo bądź grzeczny. To też nic nie znaczy. Trzeba powiedzieć: chcę, żebyś na przykład zachował się w ten sposób, czy chcę, żebyś tak zrobił, czy podoba mi się, jak tak robisz. tak Dlatego. No bo przecież jak komuś powiemy, jesteś gruby, to on nie wyciągnie z tego jakoś pozytywnych wniosków, na przykład jak jeść, jaką stosować dietę. Tak? Oprócz tego, że się ze złości i narośnie w nim opór, to nic z tego nie będzie. Dlatego zwracam się z apelem, żeby te słowa grzeczne i niegrzeczne w miarę możliwości minimalizować albo najlepiej wykreślić i... Stosować jakieś rozbudowane formy, które coś znaczą. Tak i tak, tak, tak sobie myślę. Pozdrawiam.